Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Let's Playu z Elder Scrolls 3 Morrowind. Kto śledzi mojego Facebooka mógł się dowiedzieć i domyślać się, że takie coś nadejdzie w końcu. No i po failowym unboxingu ostatnim też mogliście się domyślać. Jak już wspomniałem, ogrom fabuły, ogrom przygody przed nami. Nie będę za długo mówił tutaj nic w menu. Rozpocznijmy nową przygodę, co? They have taken you from the Imperial City's prison. First by carriage and now by boat. To the east, to Morrowind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? No i zaczynamy przygodę. Nazwijmy się Seto. Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we've reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. Quiet. Here comes the guard. This is where you get off. Come with me. Okej, wiecie co? Wejdę jeszcze właśnie tutaj w muzykę, dlatego że wcześniej zmieniałem i tak dalej, ale powinno być teraz ok. Dobra, już idę. Morrowind. Parę osób zna, znaczy na pewno masa osób zna Morrowinda, ci starsi, bo ci młodsi myślę, że raczej połaszczyli się na Skyrima. Czyli na tą najnowszą część, piątą część The Elder Scrolls. Get yourself up on deck and let's keep this as civil as possible. Ale myślę, że Morrowind jest klasykiem. Klasykiem samym w sobie. Ja bym wam tak. Sam nie ukończyłem nigdy Morrowinda. Jak byłem młodszy, ja wspominałem o tym, jak byłem młodszy, to strasznie mnie przerastała mnie ta gra. Zwłaszcza model levelowania i ta gra była zbyt wielka dla mnie. Tym razem mam nadzieję, że ją przejdę razem z wami, także serdecznie zapraszam. No i oczywiście fanów serii przepraszam za jakieś tam na przykład fejle albo nieznajomość czegoś. Przeszedłem tą grę w bardzo niewielkim stopniu, także będę odkrywał ją na nowo, albo w głównej części będę odkrywał ją po raz pierwszy. Dobra, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, zanim pójdziemy do tworzenia nowej postaci, bo zaraz tak powinniśmy zrobić, to, że jest to złota edycja, jednak nie włączałem, bo one są zainstalowane, ale nie włączałem dwóch dodatków, czyli Trybunal i Blood Moon, dlatego, że najpierw skupmy się na Morrowindzie, później być może włączymy sobie dodatki. Druga sprawa, znaczy kolejna sprawa to jest ta, że ktoś, kto grał w Morrowinda, mógł się zorientować już, że coś jest nie tak. Zainstalowałem moda, który poprawia grafikę, Amazing Graphic, coś takiego Morrowind. I praktycznie tylko wpływałem tutaj na grafikę, żeby ona była troszeczkę odświeżona, prawda? Żeby nie odstraszała i tak dalej. Mam nadzieję, że się spodoba, bo rzeczywiście ja widzę różnicę. Sprawdzałem wersję taką gołą i z tym zainstalowanym modem i naprawdę jest ok. Okej. Dobra. Dzień dobry. You finally arrived, but our records don't show from where. Dobra. Jeszcze jedna taka uwaga. Co do Let's Playów z Morrowinda, nie wiem, czy będą pokazywały regularnie, więc nie trzymajcie mnie tutaj za słowo. I nie mówcie, że muszę wrzucać w każdy dzień, bo być
Może, że nie będzie tak. Dobra, tworzymy sobie swoją postać, jak to w RPGach bywa. I główna sprawa. Co my tutaj mamy? Rasa. Argonianie. Argonianie to są taki typ, rasa takich jaszczurek, można jaszczuroludzi, można tak powiedzieć. I właśnie tak wyglądają. Znaczy, w świecie tej Morrowinda można spotkać bardzo różne te stworzenia. Znaczy, różnie wyglądające, o może tak. Czy ja mogę wejść do tego menu w tym momencie? Przy okazji włączania tego dodatku, znaczy tego moda, uzyskujemy tutaj dostęp do paru podkładów dźwiękowych, które na przykład w tym momencie słyszycie w tle, pochodzi z Gothica trzeciego. No, troszeczkę zostało to urozmaicone, znaczy poszerzony ten wachlarz podkładu muzycznego w tle. Breton? Aha, no tak. Rasa. Każda rasa posiada swoje jakieś atrybuty, takie coś, czym się charakteryzuje. Na przykład Argonianie mogą oddychać w wodzie, jeżeli rzucimy oczywiście odpowiednie zaklęcie, bo chyba to jest właśnie zaklęcie. Albo może oni potrafią cały czas oddychać w wodzie, już nie pamiętam, żebym was tutaj nie skłamał. Jak widzicie, ma odporność na choroby i niewrażliwość totalną, czyli 100% na trucizny. Czyli nie można go zatruć, a z kolei na choroby ma odporność 75%. No i każda rasa na początku dostaje punkty do statystyk. Najwięcej, jak widzicie, Argonianin dostaje do atletyki. I są dobrymi atletami. Z tego co kojarzę, to chyba Argonianie nie mogą nosić obuwia, jeżeli chodzi o zbroję. Breton. No, twarzą jakoś tutaj nie powala. Mamy Bretona. Ten z kolei, jak widzicie, ma dużo punktów w przywołaniu, w mistycyzmie i w przywróceniu, czyli jest pewnego rodzaju magiem. Jak widzicie, ma premię do many, odporność na magię i smoczą łuskę jako tarczę, czyli coś, co może rzucać. Rasa cesarski. Nie za bardzo mnie interesuje. Nie będę tutaj wszystkich ras opisywał, bo też na wszystkich się tak bardzo dobrze nie znam. Ostatnia rasa, która tutaj będzie, to mnie będzie interesowała. Ale mamy tak, elf wysokiego rodu. Mamy kadżitów. To są takie kotki. Rasa takich, no, podobnych do kotów, czy do jakichś rysiów stworzeń. Mamy tak, leśnego elfa, mrocznego elfa również, norda, orka. No, orków raczej tutaj nie będę trawił, znaczy nie chciałbym grać orkiem. I Redguarda, czyli ciemnoskórego tutaj, ciemnoskórą rasę. I Redguard ma dosyć dużo punktów na początku w długie ostrze zainwestowanych. I ja właśnie Redguarda sobie wezmę. Też trzeba wziąć pod uwagę jego specjalności, mianowicie odporność na choroby 75% i odporność na trucizny. Znajdując się w pobliżu na przykład, nie wiem, chociażby jakiegoś chorego stworzenia, możemy się czymś zarazić, ale on ma 75% szansę na to, że się nie zarazi. Oraz bardzo fajna rzecz, bo będziemy szli raczej w woja, może później rozszerzymy o swoje umiejętności, o magię jakąś tam podstawową, ale na początku będziemy się tutaj parać w długim ostrzu, będę chciał, i szli w jakieś ciężkie pancerze i tak dalej. Myślę, że Redguard będzie dobrze, dlatego że on ma głównie też taką umiejętność specjalną jak adrenalina. Zwiększa zwinność, siłę, szybkość, wytrzymałość i zdrowie na 60 sekund, tylko określoną ilość punktów, dosyć dużo punktów tak naprawdę. Ale jak walczymy z jakimś jednym silnym przeciwnikiem albo na przykład z grupą przeciwników i chcemy szybko się z nimi uporać, nie odnosząc zbyt wielu obrażeń, no to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Płeć. Kobietę moglibyśmy sobie wziąć. Zobaczmy, jak tam mężczyzna. Jednak zazwyczaj gram kobietami, jak wiecie. Ale w tym momencie raczej tutaj utożsamiać się, bo tutaj jednak trzeba się dosyć wcielić. No trzeba się wcielić w główną postać i się z nią jakoś tam zżyć. I jakieś przyjemniaczka sobie weźmiemy. Aha, ten mod też dodaje na przykład właśnie dodatkowe fryzury, twarze. Także. O Boże, ile tego jest? Ej, bez kitu. To nie przechodzę przecież tego, przez to po raz kolejny. Nie, no, ten jest brzydki.
Tu były jakieś takie w miarę dobre te face'y. Tego? A, to nie będę mu ufać z taką dziarą pod okiem. A tego to już w ogóle. To ten, co ma na twarzy. Ten, co... Jezus Maria. Jak po jakimś Halloween albo coś. No jakieś, tacy, jakieś takie, kurna, znerwicowane te hopy. No skumajcie. Ten jakiś taki smutny, jakiś taki przezmartwiony. Ten ucieszony, ale nie bardzo. Nie, o dobra, te, niech będzie ten taki podstawowy nawet. Niech będzie ten podstawowy pan. Włosy mu jakieś sypnimy. Co na głowie ma? O, jaka bujna czupryna. Koki, nie koki, o Jezu, jakiś ostatni samuraj, rude, brązowe, białe. Geralt! Geralta możemy zrobić. Boże. O tym nie wiedziałem, że aż takie rzeczy wprowadzają tutaj. No nic, no nie, nie, no bez kitu. Co to za fryzę? No ten jest nawet niezły. No dużo nie mieszajmy, dlatego że i tak, tak naprawdę będziemy... Nie, zdajmy mu jakąś taką fajną czuprynę. Nie, rudego nie, nie bardzo. Nie wiem, do rudego oczywiście, żeby nie było. Nie, dajmy mu jakąś taką czuprynę, niech będzie. Niech będzie, dlatego że i tak będziemy grać postacią z pierwszej, z perspektywy pierwszej osoby. Za dużo tutaj nie mamy do robienia. Great. I'm sure you'll fit right in. Follow me up to the office and they'll finish your release. Okej. Okay. I'm going. Mam nadzieję, że muzyka w miarę mnie nie zagłusza. Biuro spisów i opodatkowania. Musimy stworzyć, znaczy musimy rozdać oczywiście statystyki. Yes, we've been expecting you. You'll have to be recorded before you're officially released. There are a few ways we can do this, and the choice is yours. Suzysius Ergala, czyli główny tutaj gość w biurze spisów i opodatkowania. Możemy tak, wygenerować sobie klasę przy odpowiadaniu na pytania. Możemy podać informacje i no, po prostu wybrać z listy jakąś tam klasę. Albo stworzyć klasę od początku. No i my tak zrobimy. Dobra, będziemy specjalizować się w walce, bo możemy jeszcze w magii oraz sprycie. Będziemy specjalizować się w walce. Współczynniki ulubione. Będzie to siła oraz nie inteligencja, bo siła, inteligencja, no inteligencja będzie odpowiadała za ilość punktów many. My raczej na początku nie będziemy się parać magią. Dlatego weźmiemy sobie wytrzymałość. Jeżeli chcemy iść w jakiegoś tam woja, tankę i tak dalej, to weźmiemy sobie wytrzymałość, dlatego że ona odpowiada za ilość punktów zdrowia. Ok, umiejętności główne i umiejętności dodatkowe do wyboru. Tarcza, jak najbardziej, tarcza nam się przyda. Z kolei, tutaj weźmiemy sobie długie ostrze, bo jak już wspomniałem, nim będziemy chcieli się posługiwać, głównie. Średni pancerz, nie bardzo ciężki pancerz. Tak, co my tutaj jeszcze mamy? Powiem wam szczerze, zapisałem sobie to na karteczce, na karteluszce, żebym was tutaj nie okłamywał. Bo wgrywając masę modów, instalując, reinstalując jeszcze raz grę, stworzyłem ten początek, przechodziłem wiele razy i już nim troszeczkę mam dość, można tak powiedzieć. Ale już sobie tam troszeczkę zrobiłem tą postać, tak? Że wiem, co chcę. O, może tyle, bo tak to jakbym miał wybierać na bieżąco, to bym, ho, ile tego czytał. I przy każdym miałem coś napisanego. Właśnie, ciężki pancerz, bo będziemy szli w woja. Później tak, średni pancerz, no ciężki pancerz, średni pancerz, nie bardzo, no ciężki pancerz, tylko wybieramy. W tym momencie przydadzą się zabezpieczenia. I to praktycznie w całym świecie Morrowind przydadzą się zabezpieczenia, dlatego że będziemy mogli troszeczkę sprawniej otwierać zamki, czy na przykład drzwi, albo jakieś skrytki i rozbrajać pułapki. To się przyda, naprawdę. To jest taka umiejętność, która wszystkim chyba klasom się przydaje. I tutaj z kolei weźmiemy sobie atletykę, czy akrobatyka, zaraz co tutaj było, atletyka. Jak będzie, bo w sumie umiejętność dodatkowa, czy tam główna, atletyka. No, możemy po prostu szybciej biegać. Nie będę się rozpowiadał na temat tych wszystkich umiejętności, bo ich jest masa. Zajęłoby to cały odcinek, gdybyśmy nie stworzyli do końca, nie przeszlibyśmy do końca tego początkowego samouczka. Umiejętności dodatkowe. Co my tutaj mieliśmy mieć? Właśnie. Handel.
Handel dlatego, że będziemy mogli się lepiej troszeczkę. Będziemy mogli negocjować ceny. O, lepiej na pewno. To jest napisane. Dzięki tej umiejętności twoja postać może zawierać korzystniejsze transakcje handlowe. Początkowe ceny towarów będą niższe, zaś kupcy chętniej będą się targowali, godząc się na znaczne upusty. No, to jest coś podobnego jak z zabezpieczeniami. Zawsze się przyda. Mieliśmy atletykę. Właśnie zawsze mi się atletyka z akrobatyką myliła, ale atletyka odpowiada za prędkość poruszania się, a akrobatyka za skoki ogólnie. Czyli na przykład spadanie z większych wysokości i tak dalej. Następna sprawa, tam mieliśmy, a to sobie teraz wezmę. Płatnerstwo. Płatnerstwo dlatego, że nasza broń będzie się zużywać i będziemy musieli ją naprawiać. Także w tym będziemy się szkolić. Znaczy szkolić oczywiście w Morrowindzie tutaj. Rozwijamy swoje umiejętności używając ich. Tak jak właśnie to było, myślę, że większość z was gra w Skyrima, więc wiecie, o co chodzi. Następna rzecz, która nam może być potrzebna, umiejętność, to retoryka. Tak jak z handlem, tak jak z zabezpieczeniami, zawsze się przyda. Bo jak widzicie, pozwala twojej postaci wpływać na swoich rozmówców, sklepiając im, zastraszając ich lub obrażając. Rozmówcy chętnie podzielą się swoją wiedzą z osobą o wysokiej wartości tej umiejętności. Czasami trzeba od jakiejś postaci coś wyciągnąć, jakieś informacje, musimy ich przekupić, musimy ich zastraszyć, coś im tam schlebić i tak dalej. Także to nam pomoże. No i ostatni niech będzie zaklinanie, dlatego że zaklinanie możemy szkolić się w zaklinaniu, używając jakichś na przykład pierścieni magicznych, korzystając z ich ładunków i to będzie rosło wtedy. Także dobra sprawa. Dobra. Very good. The letter that preceded, you mentioned you were born under a certain sign. And what would that be? Teraz mamy do wyboru znak zodiaku. I też nie będę się rozpowiadał na temat każdego znaku zodiaku, ale większość ma coś takiego, że ma jakieś plusy, ale ma też minusy. Jak widzicie, te czerwone takie kwadraciki odpowiadają za minusy tak naprawdę, czyli za jakąś redukcję czegoś, jakąś podatność, jak widzicie, podatność na magię 50%. Także trzeba przejrzeć po prostu te wszystkie znaki i dobrać odpowiednią do swojej rasy, twojej klasy postaci i rasy też w sumie. Najgorzej wziąć chyba węża, bo jak widzicie ma tylko praktycznie jakieś takie skutki chyba uboczne. Zaraz trucizna 3 punkty przez na dotyk. A, być może możemy kogoś zarazić, chociaż nie jestem pewien. Nigdy węża nie brałem, bo to tak słabo się opłaca. Ale dama. Dama, powiem wam szczerze, że najbardziej się opłaca, zwłaszcza dla mojej postaci, dlatego że tak, zwiększa osobowość o 25 punktów i zwiększa wytrzymałość, co nam jest bardzo potrzebne, o 25 punktów. I nie ma żadnych takich minusów ten znak zodiaku. Także wybierzmy damę. Interesting. Now before I stamp these papers, make sure this information is correct. Tak. To będzie to. Tarcza, długi, ostrze, ciężki, pancerz, zabezpieczenie, atletyka, handel, akrobatyka, płatnerstwo, retoryka, zaklinanie. To wszystko, co chciałem. Okej, okay, okno współczynników, ja was tutaj poinstruuję troszeczkę. Mamy dokumenty, które musimy zabrać. Spacja tutaj odpowiada za klawisz akcji, że tym wszystkim to podnosimy tym klawiszem wszystko, otwieramy drzwi i tak dalej. Zabieramy to, bo to musimy pokazać odpowiedniej postaci w odpowiednim miejscu. Dzień dobry, przepuści mnie pan. Do Selusa Graviusa musimy iść. Trzeba się troszeczkę pospieszyć, żeby tak gadu-gadu, tutaj na początki są zawsze trudne. Znaczy trudne, no coś trzeba wytłumaczyć. Mamy tutaj nasz pierwszy oręż, żelazny sztylet. Prawym przyciskiem myszy możemy wejść właśnie w nasze takie okno postaci. I taki żelazny sztylet przesunąć na okno postaci i się wyposażyć w to wszystko. Tutaj mamy udźwig, wszystkie nasze itemki, no i to okno, które już widzieliście. Dobra, no i
Możemy po prostu z takim mieczykiem chodzić. Uwaga, żeby nie chodzić za bardzo z orężem wyciągniętym w mieście i nie podchodzić do osób właśnie z orężem, dlatego że mogą mieć troszeczkę gorsze mniemanie od nas i być zastraszeni, nieufni po prostu. O, może tak najlepiej, nieufni w stosunku do nas. I teraz tak, mamy wszystko, praktycznie możemy sobie podnosić. Wszystko ma swoją wartość, ale również i ciężar. Także warto sprawdzić, czy czasami coś nie jest za ciężkie i mam zbyt małą wartość, żeby to podnosić, bo jak już wspomniałem, określony udźwig mamy. Czy jakiś tam maksymalny, o 300 w tym momencie, 300 kilo powiedzmy. No ale tutaj jest wartość 13, ciężar 5, także na początku możemy takie rzeczy zbierać, później już nie będzie się opłacało takiego czegoś taszczyć. Flynn, jakaś mikstura, która ma wartość 100, a ciężar 1, także bardzo fajna sprawa. Ja sobie tutaj to wszystko pozbieram, bo później sobie to możemy to wszystko posprzedawać. Papier, zabierz. Wiadomość dla Hriskara. Hriskarze, nie mylić, że zapomniałem o naszym zakładzie. Ten sztylet ma być do rana ostry niczym pazur młokosa. Zabierzmy. Tu z kolei mamy srebrny świecznik i amatorski wytrych. Świecznik możemy sobie też wyposażyć. Jeżeli jest gdzieś ciemno, to możemy właśnie sobie z takim świecznikiem chodzić. Fajnie, nie? Tu mieliśmy z kolei wytrych. No, wytrychy nam są potrzebne do otwierania zamków, jak każdy wie. Zaraz sobie to też zrobimy. Chlebki, papier. Opłaca się brać, bo później sprzedamy. Na początku możemy się jakoś tam obłowić. Małe jajokwama, ciężar pół kilo, jeden wartość. No, to pozbieramy. To są składniki zazwyczaj alchemiczne, albo możemy to pozjadać. Talerze 1-1 się nie opłaca. Z kolei świecznik jak najbardziej. To też weźmiemy, to nie opłaca się. Misę. Wartość 30, ciężar 7. Flaszki. To pozbieramy. Tutaj mamy z kolei gwiazdy. Patrzcie, jak najeżdżam, jest następny, a później jak najeżdżam jest next. Niektóre rzeczy widocznie nie zostały przetłumaczone. Albo po wgraniu tego moda coś tutaj jest nie tak. No, opowiastka ogólnie o konstelacjach i tak dalej chyba. Albo znak zodiaku, już nie pamiętam. Zabierzmy to, bo to było dosyć wartościowe. Tutaj mamy małą skrzynkę. Wyciągamy nasz wytryk, z których zostaliśmy wyposażeni. I za pierwszym razem nam się udało. Słuchajcie, za pierwszym razem nam się udało. Zobaczcie. Wykorzystania 24, było 25. Za każdym wykorzystaniem, czy to udanym, czy nieudanym, no spada nam ten wskaźnik i w końcu spadnie do zera i wytryk się zużyje. Zobaczmy, co jest w środku. 31 sztuk złota. Boże, muzyka nagle się zrobiła taka głośna. Nie wiem, czy mnie słychać. Co my tutaj mamy? Kosz. Papier. Bierzemy. Misa. Możemy wziąć. Worek. Liść przykrywca. Pióro skrzekacza. Płatki goryczaka. Niektóre tutaj są nazwy, wiadomo, troszeczkę takie własne. Bierzemy wszystko, to też możemy wziąć, bo później trafimy i tak do handlarza, także to wszystko sobie posprzedajemy. Wrzos, korzeń, trama. Tu moglibyśmy odpocząć, ale nie. No zobaczcie, wiadro, ciężar 5, a wartość 2, nie opłaca się w ogóle tego brać. Dobra, spadamy. Idziemy dalej. Seidanin. Tak, okno mapy w tym momencie nam wyskoczyło tutaj po prawej na dole. Mamy taką miniaturkę naszej najbliższej okolicy, w którą stronę jesteśmy zwróceni. A pod prawym przyciskiem myszy właśnie, jak widzicie, pokazała nam się mapa w tym momencie, odblokowała. Możemy też przejść na świat, cała wyspa Vardenfell. A my jesteśmy w Seidanin. W beczce. Co znajdziemy w beczce? Dzbanek, jak najbardziej. Waza też sobie weźmiemy. No, na naszą stronę. I mamy nasz pierwszy magiczny przedmiot. Mianowicie zdobiony pierścień uzdrawiania. Naładowany ma 20 ładunków. Przy każdym wykorzystaniu takiego ładunku... Znaczy właśnie nie wiem, czy to jest jedno wykorzystanie, czy ileś tam ładunków. No nic. W każdym razie. Przywraca zdrowie od 1 do 5 punktów. Losowo, od 1 do 5 punktów na siebie. I takie ładunki nam znikają. Jak nam znikną do zera, to nie możemy tego używać, ale ładunki się odnawiają w czasie. Także weźmy sobie to.
dobra, dobra, dobra. Zaklęcia to później. Na razie to jeszcze wam nie będę mówił. Załóżmy sobie ten pierścień. Załóżmy sobie nasz sztylecik i tyle. Ej, dziwne. Dziwna sprawa, bo powinno być widać. Nie widać? No nic. Myślałem, że widać tutaj ten pierścień. A nie będzie go widać, no nic. Idziemy dalej. Biuro spisów i opodatkowania. Żeby porozmawiać z tym panem, to pewnie nie musimy znaleźć ten spację, ale jeszcze chciałem powiedzieć, na przykład, patrzcie, nie możemy brać, a o tym nie wspomniałem wcześniej, nie możemy zabierać ze stołu i z różnych tutaj miejsc rzeczy, bo po prostu to jest kradzież i występek. Za to wszystko, cicho, za to wszystko może zostać na nas nałożona grzywna, jeżeli ktoś nas zobaczy, jak coś kradniemy. Także na to trzeba naprawdę uważać. Salus Gravius. Najpierw pokaż mi swój dowód tożsamości. Dziękuję. Wieści o twym przybyciu dotarły do mnie dopiero wczoraj. Jestem Salus Gravius. Powiedziałbym coś o sobie, ale to nic ciekawego. Moim zadaniem jest powitać cię w Morrowind. Morrowind? Owszem, znajdujesz się w Morrowind. Nie wiem, dlaczego tu jesteś, ani dlaczego zwolniono cię z więzienia i przysłano tutaj. Pod rozkazem podpisał się jednak osobiście sam cesarz Uriel Septim VII. Nic więcej mi nie potrzeba. Gdy opuścisz to biuro, nic nie będzie ograniczać twojej wolności. Zanim jednak do tego dojdzie, wydam ci pewne instrukcje i nałożę na ciebie pewne obowiązki. To rozkaz cesarza, więc lepiej słuchaj uważnie. Obowiązki, powiadasz? Ten pakiet został dostarczony wraz z informacjami o twym przybyciu. Zanieś go człowiekowi nazwiskiem Caius Cosades w mieście Balmora. Idź do oberży przy południowym murze i spytaj, gdzie jest Caius Cosades. Będą wiedzieli, gdzie go szukać. Służ mu jak samemu cesarzowi. Mam też list adresowany do ciebie i przekaz pieniężny na twoje nazwisko. Uaktualniono dziennik, dostaliśmy droga do Caiusa Cosadesa i paczkę dla Caiusa Cosadesa. Z kolei do ekwipunku dodano 78 sztuk złota. A propos tego tutaj całego wyglądu tego wszystkiego. Po prawej mamy taki spis tematów, tematów, o których możemy porozmawiać z daną postacią. Także szybko możemy sobie tutaj przeklikiwać. Ja o niczym nie będę rozmawiał z nim. Myślę, że to wystarczy. I to, jak bardzo dana postać nas lubi, jest właśnie określone tutaj, czyli 52% na 100. I od tego zależy, czy na przykład nam coś powie, czy nam zdradzi jakiś sekret i tak dalej. Koniec. Dobra. No i wychodzimy na zewnątrz. Naciśnij J, aby otworzyć swój dziennik i tak dalej. Na początek zajrzyj do domu cechowego Ariela, na lewo od miejsca, w którym się znajdujesz. Od tej pory możesz liczyć tylko na siebie. Powodzenia. No tak, dziennik jak dziennik. W każdym RPG-u jakiś tam jest. No i tyle. To było chyba na pierwszy odcinek. Stworzyliśmy sobie postać, coś powiedzieliśmy sobie o Morrowindzie. Morrowind to naprawdę złożona gra, więc na bieżąco będę starał się coś tam wam dopowiadać. W miarę moich możliwości, umiejętności i wiedzy. Na pewno wy dużo też wiecie o tej grze. A jeżeli nie wiecie, to serdecznie zapraszam na tego let's playa i nadrobienie zaległości, bo mówię, może grafika nie porywa, tak, w tych czasach. No wiadomo, stara gra. Ale no, historia, która tutaj została przedstawiona i przygoda, którą można tutaj przeżyć, no to jest coś. Tylko trzeba po prostu się troszeczkę wczuć, jak zazwyczaj. Dobra, za wiele nie przedłużam, lecę i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę. Na razie, do zobaczenia, pa, pa.